cześć, witajcie. No to jedziemy talerzować gnojówkę po kukurydzy, tam gdzie była wywieziona. To rżysko już jest co prawda stależowane raz, ale tam gdzie dowiozłem gnojówki, to sobie stależuję i prawdopodobnie cały będzie obornik już tam z wiosny wywieziony, bo przez całą zimę się zbiera tego materiału trochę, więc będzie co wozić, więc pewnie położymy. Tak wstępnie myślałem, że nie będziemy tak kłaść, bo nie starczy, no ale jednak jest tego gipsu trochę. Jedziemy, stależujemy sobie to. Jadę powoli, takim większym gazem, żeby mi się trochę zagrzał, bo tym daleko nie mam dojechać. Chłodnice tam z przodu są troszeczkę przystawione, żeby tak zawsze tą temperaturę szybciej łapał. Niby wiadomo, to śmigło jest na wiskozie, ale no jednak zawsze tam troszeczkę ciągnie, nawet, bo on się zawsze kręci małymi obrotami, ale jednak zawsze. No i stależujemy sobie to, to jest dosłownie 15 minut roboty. To jest pół hektara będzie może tego, co zawiozłem gnojówkę, więcej nie. Przy okazji testujemy światła. Nie, może od miedzy przejadę najpierw raz. To wolniej pojedziemy. Troszeczkę niech się zagrzeje. Już wskazówka delikatnie zaczyna się podnosić, więc tu jest tyle dobrze. No i zaczyna delikatnie ciepło lecieć. Dosłownie wyjechałem ile tam? Dwie minuty temu odpaliłem, w sensie, i już zaczyna dobrze ciepło w miarę lecieć. Tu jest tak, że ten silnik szybko się zagrzewa, że szybko daje ciepło. Nawet w zimę, jak jest minus 10 odpalić, no to tam 5 minut pochodzi, nawet nie. I już jest w miarę dobre ciepło leci. Nie jest to jakieś mocne ciepło, ale w miarę. No i cóż, światła ładnie dają. No i jedziemy powoli, jedyneczka, najwyżej na pół biega, trochę przyspieszymy, jak on się zagrzeje. Tu płyciutko, malutkim gazem. No to zimny. Ładnie miesza. Była tu kukurydza na ziarno 2,10 hektara, a rów tu jest 8 ton z hektara. Z tym, że pół hektara to było 50% tylko borowaty zjadły, a na drugim takim pół hektara to tak ze 20% borowactwo zjadło, więc była rzadsza. Gdyby nie to, to myślę, że może koło dyszki by dała. Siana siewnikiem zbożowym oczywiście. A i teraz jest stabilizacja załączona, bo ostatni filmik z testu lamp, no zapomniałem włączyć stabilizacji, było poprzestawiane w ustawieniach. Światła roboty robią, koszt, tak jak wspominałem, 40 zł wcześniej, tych dwóch jak zamawiałem, a teraz są po 35 zł te lampy, 60-watowe, światło skupione i rozproszone, można powiedzieć dwie lampy w jednym. A naprawdę nawet do jakiegoś małego traktora, do 30 czy coś, to taką jedną sobie zarzucić i wystarczająco, na przykład na przód czy na tył, bo ona naprawdę kąt siedzenia ma konkretny. No ja tak sobie tutaj pozakładałem 4 na przód, 4 na tył, no bo to wiadomo, no im więcej tym niby lepiej, bo sobie szeroki kąt świecenia robię, aczkolwiek jeszcze muszę właśnie, no, tamta świeci tam w jeden punkt, można ją podnieść, to cały tamten rów będzie oświetlony, bo ona jest lepiej oświetlony. Tak, mieszamy tą gnojówkę, bo tu było od miedzy, było list leci. Od miedzy było przejechane raz z gnojówką, a i tu po środku, no i jeszcze jakieś 4-5 beczek, takich 4000 litrów tam do miedzy się resztę dołoży. Bardzo ładnie się miesza, a mogę wyjść nawet pokazać. To jest, no nie wiem, dwa razy pewnie od miedzy już jechałem, bo to tak, żeby wyrównać, to może to trzeci raz jest, to praktycznie mało co znać tego, tej kukurydzy. Jest bardzo ładne pole, prawie sam piasek, gdzie nigdzie nie trafia się jakieś łodygi, no bo przecież to po kukurydzy. Ale tak jak tutaj to jest sporo, a tu już kolejny raz to już jest bardzo mało tego materiału. Więc tu jeszcze jak gnój pójdzie, to się wymiesza i na wiosnę jak będę siał, to praktycznie się nie trafi nawet słoma. To tak potnie.
tak jak mówiłem w filmiku, gdy to talerzowałem, że nawet jakby gnoju tu nie było, to na wiosnę można od razu siać. To jest za pierwszym razem, bo zobaczcie, jak ładnie wygląda to po talerzówce. Teraz jak będę sobie jechał dyszkę, no to będzie jeszcze ładniej wyglądało. No, no bez porównania. No, możemy porównać światła. Te, a te. No nie ma tragedii, ale żółto. Te są bielsze. Kapela jak nie działa, tak nie działa. Włączymy ogrzewanie. Leczko chłodno. Się kurzy. Niby już takie lekkie przymrozki, nie przymrozki, a się kurzy jeszcze. Już, znaczy jeszcze. Zaraz będziemy dojeżdżać do końca pola i tam jest las, to będzie właśnie dobre odniesienie, jak światła świecą, bo tak to tylko widać to co na polu, więc tak nie ma odniesienia, jak one świecą. Ładnie tnie, teraz jeszcze jakoś pod włos jedziemy, jak było kombajnem jechane, to ładnie to wszystko się równa, tnie. Płyciutko jadę, bo jak głębiej jadę, to mniej zostaje na wierzchu, ale i tak będzie jeszcze raz robione, bo to będzie obornik, a później będzie jeszcze będzie siane, mieszane, więc tu nie ma potrzeby teraz głęboko tego robić. My tak będziemy jeździć, ubijać jeszcze to pole pierwsze, jak się gnój będzie woziło. To aby, żeby wymieszać, żeby tak nie tych strat nie było. A poza tym właśnie się ładnie talerzówka wyczyściła talerze i z tyłu wał, już mało co piasku jest, z tyłu będzie czyściutki wał, bo to po ostatnim talerzowaniu gnoju, no to trochę tego gipsu było pozalepiane, no i ziemi na tym wale. No i tu już mamy prawie koniec pola, mamy las, to będzie fajnie widać to odniesienie, jak te światła świecą. No teraz to już gorąco leci. A dzisiaj chociaż szyby nie parują, bo ostatnio jak jeździłem, no to parowały. Cieplej chyba jest dzisiaj, nie wiem. I mamy las. Jak to świeci, mogę wyłączyć, nie? Włączyć. Zaraz, dzisiaj, o, mam miotłę. Podnieść, nie podnieść? Nie. Idziemy troszeczkę, obmieciemy. Czyli tak, tu to co z grubsza tak naleciało, to co jeszcze nie zaschło, tak już pozalepiane, to się trzyma mocno. O, to zejdziesz. Nie ma co się za bardzo przejmować. A jednak trochę ziemi zostało. To jednak jedynie tutaj ziemi nie ma, gdy się robi po suchym, czyli tak jak rżysko z kukurydzy, ale gdy jest sucho, albo rżysko po zbożu. A, że kocłęba, jeszcze muszę rozgarnąć. To wtedy ten wał jest idealnie oczyszczony, że nic nie ma piasku. Kręci się na każdym podniesieniu. Tylko, że gdy jest sucho, bo jak jest wilgoć, to już się nie kręci, bo tej ziemi zawsze tam zostaje, a tak to piasek to się oblepia, piasek to oblatuje. Dobra. Po to doczyścić, jak będzie następnym razem to samo. Przecież to nic nie należy, ja to wyczyszczę i przygotowo ten będzie stała miesiąc czy dwa tygodnie, to nic nie pomoże, że to będzie wyczyszczone. No, światła z przodu tak sobie trochę świecą. Miarę widno. W miarę. Dają po oczach. Nie idę z przodu, bo strasznie razi. No i dobra, finito. Porobione. Na razie.